Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku, w którym kontynuować sobie będziemy opowieść o viralowym na całym świecie traku o Polsce, czyli o najnowszym hicie Lilia Diego o nazwie Poland, no bo tak jak przeczuwałem w ostatnim materiale, sporo ciekawych następstw w związku z tym hitem cały czas ma miejsce i to głównie w naszym kraju, no bo nieustannie w sieci pojawiają się kolejne poszlaki, kolejne wyrywkowe informacje na temat tego, co się szykuje już na dniach i gdy tylko zaraz połączymy wszystkie kropki, to można dojść tylko do jednego wniosku, który szczerze mocno rozwalił mi głowę i podejrzewam, że u was zaraz będzie podobnie. Zapraszam. Życie se zmieniłem, już nie wyjdę, nie. Weź to swoją bibi, niech to bązaje się. Ona chce tu wbić, nie ma dla niej miejsca. Oni nic nam nie dali, bo bylibyśmy normalni. Jedna dziurka za drugą, a ja nazywam ją Barbie. Fałszywa i sztuczna, ją wrzucę tam, gdzie plastik. Długo się rozkłada, niegdy masz dla niej paski. Nie bez powodu należę do niezniszczalnych, bo moja piosenka rozbuja łajby, mówi Krawczyk. Dobra, tak więc zacznijmy sobie jeszcze spokojnie od omówienia teledysku do utworu Poland, który przedwczoraj w nocy oficjalnie wyszedł. Nie ukrywam, że mocno czekałem na tę premierę i gdy już wideo ujrzało światło dzienne, to też w ogóle się nie zawiodłem, bo co prawda sam teledysk może jakimś niesamowitym dziełem sztuki nie jest, no ale wiadomo, że był on robiony dosyć na szybko. W końcu Cola Beneta mocno gonił czas, by nie przegapić tego boomu, który obecnie cały czas na ten track panuje, głównie ze sprawą TikToka, jednak finalnie teledysk wyszedł na pewno w bardzo fajnym klimacie. I też co nas Polaków cieszy najbardziej, posiada on w sobie wiele nawiązań do naszego kraju, zaczynając od elektronicznych tablic z rozkładem jazdy, które wskazują, że to Polska jest ich kierunkiem podróży. Ale do tego również na wideo pojawiła się mapka, dobrze nam znana z okładki tego singla, która też oblana została tytułowym łokiem, a butelka tegożże specyfiku z napisem Poland została przywiązana do pociągu, którym to właśnie ma być przetransportowana do naszego kraju, żeby słowa z refrenu stały się rzeczywistością. Na tym szocie jeszcze na słupie widnieje napis Warsaw, czyli oczywiście jest to nasza polska stolica, no a na ostatnim ujęciu, czy też grafice, bardzo ładnej zresztą, gdy kolejka z łokiem wjeżdża do tunelu, a obok powiewają dwie polskie flagi. Również pojawia się i taki obrazek, który, no jak na moje, przedstawia nasz polski Kraków. No i właśnie jest to rzecz kluczowa, to znaczy miejcie to na uwadze w dalszej części materiału, ponieważ jeszcze oprócz gościnnego wystąpienia Babytron na tym teledysku, czyli nowego kota z amerykańskiej sceny, który charakteryzuje się tym, że jego piosenki mają w sobie naraz po 10 innych różnych sławnych bitów, czy też gościnnego wystąpienia Zaka Bija, słynnego najbrzydszego partnera pięknej Madison Beer. Ogólnie jest to popularny DJ i promotor imprez w Stanach i też w sumie poza tym przekozackim zielonym zip hoodie rapera, na którym widnieje nawiązanie pewnie do amerykańskiej wersji naszego starego idola. No to wiele więcej już o tym teledysku powiedzieć wam nie mogę. No ale na pewno warta uwagi jest też sekcja komentarzy pod kawałkiem Poland, z której bez zaskoczeń władze czy też kontrole przejęły głównie polskie wpisy, co pokazuje, jaką siłą razem dysponujemy w internecie. W końcu ten kawałek na naszej polskiej karcie na czasie pikował na miejscu pierwszym i nie pamiętam, kiedy ostatnio amerykański teledysk był na niej aż tak wysoko. No i ogólnie ludzie nadal głównie memują z tego, że jest to nowy hymn Polski i że na lekcjach historii powinniśmy się teraz uczyć nowej daty, kiedy to Yadi bohatersko przywiózł łok do Polski. Również memują z tego, jak ważnym jest fakt, że raperowi udało się dowieść ten specjalny do naszego kraju, w żartach szukając ukrytego znaczenia tego traku, czy też różnych metafor, jakoby ten kawałek tak naprawdę opowiadał o walce z przeciwnościami losu. Sam Lil Yadi natomiast napisał w komentarzach taką oto wiadomość do naszej ludności. Nie ma za co, Polacy, przywiozłem wam łok. Cóż, dziękujemy za tą wyrozumiałość, mała łódko. No ale czas przejść sobie dalej, do coraz to bardziej szokujących informacji, no bo patrzę tylko teraz na te wiadomości, które rzekomo były wymieniane pomiędzy menedżerami Lil Yadiego, a uwaga, premierem Polski Mateuszem Morawieckim, no bo dokładniej pan Pierpi Tomas napisał najpierw: dziękuję za telefon, umawiamy się tak, że Yadi przyjedzie do waszego kraju, by celebrować to wszystko. Na co Morawiecki mu odpisał: sprawdzę kalendarz i dam znać, dziękuję za twój czas. I właśnie screena tych wiadomości menedżer wysłał później do Yadiego, który najwyraźniej nie zrozumiał, o co chodzi. Ale gdy Mynego kazał mu wygooglować imię i nazwisko Mateusza Morawieckiego, to ten już najwyraźniej załapał, co się szykuje. No i na pewno część osób będzie miało tutaj wątpliwości co do ich autentyczności. No bo wiecie, Morawiecki miałby pisać do jakiegoś amerykańskiego rapera, no ciężko w to uwierzyć. Jednak taka wiadomość pojawiła się już na wielu amerykańskich portalach rapowych, podana jako pewnik, ponieważ rzekomo te screeny przyszły prosto od CEO, szefa ogromnego
ogromnego labelu Quality Control, do którego należy właśnie mała łódka. No i z tego względu, z tyłu głowy, zostawiłbym na to parę procent szans, że taki scenariusz rzeczywiście miał miejsce. Jednak osobiście o wiele bliżej mi do tego, że te wiadomości jednak są fejkiem i takim baitem ze strony Ameryki w kierunku Polski. No bo ogólny image Liliadiego od zawsze dużo ma wspólnego z trollingiem. I tym się też pan Pierpi Tomasz najpewniej mógł kierować przy podawaniu takiej informacji. Tak chciałem sprostować to info, które wczoraj rozeszło się po internecie. Szkoda jedynie, że w Stanach nie ma kto tego zrobić. No ale w każdym razie słuchajcie dalej, bo przechodzimy do clue dzisiejszego materiału. I spójrzcie teraz na to zdjęcie, które parę dni temu upublicznił dobry zioma Liliadiego, niejaki Perry. Fotkę, na której panowie wyraźnie w dobrych nastrojach zaznaczyli swoją lokalizację, że przebywają obecnie w Pradze. Bo jak się okazuje, swój koncert grał tam wtedy kanadyjski artysta Night Lovell. Swoją drogą, jest to jeden z pierwszych rapowych wykonawców, którego słuchałem na samych początkach mojej zajawki z trapem. Polecam bardzo obczaić sobie tego gościa. No a Liliadi wraz z ziomkiem byli właśnie razem w Pradze, by wspierać Night Lovella podczas jego koncertu. I jak widzimy po tym napisie, ich następnym kierunkiem miał być rzekomo Kraków. No, to znaczy oni nieco zmemowali nazwę naszego miasta, jednak właśnie ten wpis po zaledwie jednej godzinie zniknął z jego profilu, co może nam właśnie świadczyć o tym, że nie powinien takiej informacji upubliczniać, że jest ona tajna. Wczoraj natomiast, to znaczy dla was przedwczoraj, Cole Bennett również na chwilę, na swojego Twittera wrzucił taką oto fotkę, którą każdy mieszkaniec Krakowa w sekundę rozpozna. No bo najwyraźniej ten kreator teledysków był już wtedy pod Galerią Krakowską, ale post ten tak samo, niedługo później został usunięty. No i wiecie, cały czas po prostu wychodziły takie oto małe poszlaki, które bardziej zaangażowani researcherzy, tym na przykład ja, bo to moja praca, bez większych trudności potrafią zebrać i złożyć do kupy, by mieć jakiś obraz tego, co już za niedługo będzie miało miejsce. No bo tak, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że na dniach wyjdzie oficjalny remix do kawałka Poland, na którym wystąpi jakiś topowy artysta z Polski. I co by nie mówić, jest to na pewno ogromnie ważny moment w całej historii polskiego rapu. No ale DJ Academics na jednym ze swoich ostatnich live'ów na Twitchu, co ciekawe, również potwierdził tę informację, a raczej zlikował, jakoby Cole Bennett wraz z Liliadim polecieli do Polski, by nagrać remix tego viralowego hitu z jakimś topowym polskim raperem, więc ja już żadnych wątpliwości tutaj nie ma, że taki track na pewno pojawi się na dniach w internecie, no ale wątpliwości już mam na pewno, co do kwestii, kto będzie tym tajemniczym raperem, bo właśnie tutaj póki co możemy jedynie sobie gdybać. Dlatego pomyślmy teraz o polskiej topce. Tak patrzę według rankingu Spotify'a, Malik Montana, no szczerze do takich rage'owych klimatów jakoś mi totalnie nie pasuje swoją stylową. White tak samo. Jeśli chodzi o BDS-a, to widziałbym na to już większe szanse, bo klimatycznie na pewno miałby to o wiele większe ręce i nogi. Do tego raper chyba obecnie siedzi w Krakowie, no i pisze często komentarze pod różnymi postami w tym temacie. Kizo, Smolasty, Sobel, no też bym ich odrzucił. Oki w sumie na pewno kozacko by popłynął na tym świetnym bicie, ale też szczerze nie wydaje mi się, że to o niego tutaj chodzi. No ale Mata to na pewno gościu, przy którym dłużej możemy się zastanowić, no bo na swoim ostatnim singlu najlepiej pokazał, że również i w takich klimatach odnajduje się w 100%. No a jego label SBM na pewno miałby stosunkowo o wiele większe szanse na to, by coś takiego mu ogarnąć. No ale znów ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy na pewno chodzi tutaj o niego, bo tym bardziej ten Kraków no nie do końca mi pasuje do Matczaka. Young Gigi to samo, na pewno by nie zawiódł muzycznie, ale też przeczuwam, że to nie o niego tutaj chodzi. No ale właśnie, póki co najwięcej mówi się o dwóch takich artystach w kontekście dogrania się do tego viralowego kawałka. Dokładniej są to Żabson oraz Young Multi. I szczerze, to gdy pierwszy raz w prywatnych rozważaniach Michał przyszedł mi do głowy, no to sądziłem, że niewielkie są na to szanse. Jednakże z drugiej strony, to też nie zapominajmy, że niedawno jeszcze Multiak był w kontakcie z Trippie Redem, który bardzo dobrze trzyma się z Liliadim, więc potencjalna linia komunikacji byłaby tutaj na pewno o wiele prostsza. Do tego, tak jak zawsze, Multi streamuje we wtorki, tym razem wyjątkowo transmisji z jego strony w ten dzień zabrakło. Za to natomiast Multi tamtego dnia skomentował teledysk Jachtiego takim wpisem i w środę wrzucił taką storkę, po której wnioskować możemy, że nagrywa właśnie jakiś teledysk. Więc co by nie mówić, mocno się to wszystko kupy trzyma. No a Żabson to na pewno kolejny artysta, który świetnie poradziłby sobie na takim rage'owym bicie i do którego mamy też nieco więcej poszlak, ponieważ Żaba wrzucił niedawno również i taką storkę na swój profil, w której napisał: ale rzeczy nadchodzą, jeszcze nic wam nie mogę powiedzieć, ale nowy poziom właśnie jest w trakcie loadingu, co właśnie aż zaskakująco nam do tej teorii pasuje. Tak więc jak mówię, według spekulacji to są dwie osoby, które najprawdopodobniej pojawią się na tym remiksie kawałka Poland. Ale oczywiście pewności też tutaj nie mamy, przynajmniej póki co, i pewnie jeszcze musimy poczekać, by zobaczyć, który polski raper dostąpi tego zaszczytu nagrania fita i teledysku do tego światowego viralowego kawałka, który też właśnie bardzo jestem ciekaw, czy
finalnie pojawi się na oficjalnym kanale Lyrical Lemonade. Bo wiecie, skoro sam Cole Bennett przyjechał do Polski, to nie po to, by się tutaj lenić i odpoczywać, tylko po to, by coś nakręcić. Jednakże skoro jedna wersja wleciała już do niego na kanał, to nie wiem, czy remix też będzie chciał tam wrzucić. No ale o tym znów dopiero się przekonamy. Dlatego napiszcie dzisiaj w komentarzach, kto według was będzie ów tajemniczym raperem bądź raperami z Polski. I żeby nie przegapić kolejnych informacji w tym temacie, to zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w rapie. Wbijajcie również na nowego Discorda, a już tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.